Cześć, z tej strony Agas, Pisto 19, witam was w kolejnym filmie z Medievala 2 Tolorum Dwikacji Bullet Steel. My jesteśmy w momencie, kiedy ostatnio skończyliśmy. I możemy teraz ruszyć normalnie na Hiszpanów, w sensie Kastylijczyków. Co cieszę się z tego powodu, ponieważ mogę ruszyć do przodu z kampanią i nie mieć problemów z racji, że no, nie oszukujmy się, trochę przystopowaliśmy. Mogę zostawić tak? Mogę zostawić tak i bardzo mnie to cieszy. To widzicie na Salamankę? Tak, na Salamankę pójdziecie. Pyk. Coś w środku jest ciekawego w Salamance do zabicia? Nie, dobra, to poszukamy dalej. Tu są dwie armie. Okej, dobrze widzieć. Nie udało ci się. Ok, a wy stąd pójdziecie na Lyon. Dobra. Armia stąd może się doszkolić i to zrobi. Coś my tu mamy? Jakieś stateczki, coś ten teges? To jest jakaś armia. Co mi się tu zrobić, powiedzcie mi. Co nie wiem z wami zrobić tutaj? Poczekamy, aż Genua stwierdzi, że jednak możemy ją bić. Znaczy papież stwierdzi, że możemy bić Genuę. Ta armia. Co ja miałem z wami zrobić? Nie wiem, ale wiem, że w Aberdeen jest reszta tej armii, więc płyniecie do Aberdeen. A tu jest stateczek. Czekajcie. Za dużo tych statków. Za dużo armii na statkach. Dobra, tu jest. To trzeba płynąć tu. Wy się tu mieliście przeszkalać dalej. I praktycznie wszyscy to zrobili. Dobrze wiedzieć. Rekrutacja za turę będziemy mogli to zrobić. Wy też możecie popłynąć na północ, zebrać wojsko. Albo wy popłyniecie jako wsparcie. Ale gdzie? Wiem. Wy wywalać na brzeg do Paryża. Będziemy szli na południe do Marsylii, będziemy szli w głąb Włoch. Mhm. No i trzeba to w końcu zrobić. Zaraza jest. Nie, brak, okej. Nie, panuje zaraza. Dobrze widzę, okej. W ogóle kiedyś myślałem, że to nie jest szczur, tylko jakiś strój, a to jest szczur. Pamiętam za dzieciaka. Ten Lyon trzeba w końcu zdobyć. No papież mnie trochę nie lubi. Zostało mi 700 tur do końca kampanii. Jednak trochę już wbiliśmy do góry tego błogosławieństwa. Jeszcze nie możemy zrobić krucjaty. Potrzebujemy 12 osad. A, zdobędziemy. Tu jest jedna. Tu są dwie kolejne, to będzie już wtedy 9 osad. Tu jeszcze jedno zdobywamy, tutaj Skara. Czy mój stateczek dopłynął? Nie dopłynął, ale teraz dopłynie. Myk. Idziemy pod Skarę w takim razie. Ja bym wyrzucił na pewno tych. I tych. I zrobiłbym tych tutaj najmusów. A zobaczymy, jak to będzie faktycznie. Tutaj możemy w sumie ich wymienić. O. Byśmy mogli tych wziąć do tej armii i wrzucić ich zamiast do jakiegoś oddziału, żeby nie werbować najemników. To jest good point. Tu zwerbuj tych. Roskilde zdobyte. Good job. Jak to wyszło, że ja tam... Aha, bo tych zwerbowałem. Okej, okay, dobra. Co ja potrzebuję? Na pewno... tego nie potrzebuję, bo to jest katolicy 100%, więc szpiega. To jest król. Książę. Tu jest problem. To duży. Bo jak tych zaatakuję, to bije się z całą armią. Jak tych zaatakuję, to bije się z całą armią. Dodatkowo można zrobić coś w ten sposób, że podpłynę pod Roskilde. Wezmę oddział kawalerii. Wrócę tu. Oblegajcie to. A ja zaatakuję tych. I wtedy jest jeden na jeden. O. Tylko, że ja mam mniejszą armię tutaj. To wstrzymajcie się. Mogę jeszcze podpłynąć? Mogę. Co to potrzebuję? Na pewno... Raz, dwa... Kawalerii potrzebuję. Co ty tu masz? Jeden ciężki oddział kawalerii.
katapultę, masz on dwie. Masz lżejszą kawalerię dwa razy. Średnią i lekką. To jest średnia, ale bardzo mały oddział. Trochę tej kawalerii masz. No, trochę jej masz. Ale bardziej ustawimy się defensywnie, bo on ma uszczuplone oddziały. Okej, okay, ale zaraz zobaczmy, co jeszcze można zrobić w rajdołku. Może trzeba tutaj zacząć oblegać, te dwa oddziały mogą zaraz być atakowane. Weźcie, zrobujcie tych templariuszy. Do szkół tych. Niestety cały czas ubywa nam populacji w tych miastach, w tych twierdzach. To jest jeszcze zaraza w Kan. Dobrze, że nie przeszliście przez Kan. Na szczęście w Szkocji, o dziwo, w Aberdeen nam przybywa populacji, plus 2. Mnie to cieszy. Carnarvon jednak już nie przybywa populacji, bo po co? Nie potrzebują nas, nie? Tu jest w Dublinie zaraza. W Falponie jest zerowy przyrost, w Burgos jest zerowy przyrost. To mi się trochę nie podoba, że zbudowałem wszystkie możliwe. No, Fanferpi też jest ok, bo jest zarządca. Zresztą to też zależy od zarządcy. Jeżeli jest zarządca w mieście, to będzie przyrost populacji. To jest jeszcze zrozumiałe. To jest 13 tysięcy, to jest ile? 11. Czyli Antwerpia teoretycznie będzie pierwszym miastem, który bardziej to wbijemy? Nie wiem. I to jest tak, że nie mamy tego jakby buffa technologicznego, bo ja wiem, że są lepsze jednostki na tej modyfikacji niż to, co mamy, ale ich nie widać. Dlaczego ich nie widać? Nie wiem. Bo potrzebujemy pewnie wbić level wyżej. Zobaczymy nawet listę budynków. Listę budynków to jest zamku. No i nie, kurwa, no zamek jest najlepszym tego. A baraki? Jest, ja mam place'a. I potrzebujemy fortece. Nie? No to kurwa, jak ja mam mieć fortece, to będę miał City Guard Balax albo baraki. I baraki dają mi już... Swordsmanów miałem. Dismounted Feudal Knightsów. To mi chuja dają te kurwa baraki lepsze. City Guard Barrax też mi chuja daje. Training Camp też mi chuja daje. Arsenał też mi chuja daje. Czyli nie ma lepszych jednostek? Czy co? Military Academy. Guard of the Commander. Też potrzeba fortecy. No to jest jakiś bullshit. Bullshit, kurwa. No na serio, ty. To już chyba Silent Steel było lepszym modem. Bo kurwa, tu nie ma żadnego tego bonusu technologicznego. Można narzekać sobie na to, bo faktycznie go kurwa nie ma. Bo faktycznie spojrzałem sobie specjalnie jeszcze na tym. W ogóle Norwegów zaraz pokonamy. Spojrzałem sobie jeszcze na stricte. Na co jest kurwa dżihad? Ty, czekaj. Na Aleppo jest dżihad. Okej, okay, to daleka idę, czarmia. Dalej mówiąc, mówię, spojrzałem sobie na stricte. Jednostki na własnej bitwie i to jest jakiś kurwa bullshit, że ja nie mogę tych jednostek kurwa mieć, nie? Weź ich pokonaj. Dobra, stój sobie tutaj, oblegaj port. Jedziemy na Skarę. Okej. Okay. No i bitwa. Nie jesteście w zasięgu. Możliwe, że jesteście. Dobrze, dobrze, mi to się podoba. Nie zapisałem gry, więc będzie ciekawiej. Ok, rozpocznijmy rozmieszczenie. Jest dobra mapka dla nas, bo jesteśmy na wzgórzu. Mamy dwa działa artylerii. Więc teraz tak, rozdzielmy to. Kawaleria. Cała. Artyleria potem. Łucznicy.
Wyłucznicy i ciężka piechota. Okej. Teraz tak. Łucznicy. Pyk. Są ci skandynawscy na lepszym levelu. No, wyglądają ładnie. Okej. Dalej. Artyleria za wami. Rozciągnijmy ich bardziej. O, tyle ile się da. Okej. Okay. Do tyłu. O. Piechota do walki w zwarciu. Piechota z włóczniami na flankach. Chujowo ich rozdzieliłem, ale już chuj. A ty masz ładny pancerzyk tutaj. Ten też. Kolejny bullshit. I kawaleria na razie zostawimy z tyłu i będziemy na bieżąco manewrowali ją. Rusza do przodu. Tu są jego rycerze, tu są jego rycerze i chyba tutaj poślimy kawalerię. Jakbyś trafił jeszcze czymś, o, trafione, ładnie. Strzelaj tutaj. Tych kleryków. Uj, mają tu lepsze pancerze, które... O kurwa, faktycznie dobrze wyglądają te jednostki. Strzela! Łucznicy, otworzyć ogień. Piechota, przygotować do wymarszu. Może jeszcze nie, bo tu sami łucznicy weszli jeszcze. Kusze są. Nawet ładne trafienie weszło. To trafi. Teraz wybiec. Ładne trafienie. Ale po swoich też jebnęliście i to mocno, ała! Dobra, tu się poddali. Poddały się oddziały wroga. Do przodu. Ładne trafienie, ale prawie po swoich. Do przodu, do przodu, do przodu. Weź mu tą artę z rozwaltym. Artyleria, przerwać. Tu przerzeli nam cały oddział. Tu właśnie się poddają. Do szarży tam. Do szarży tu na plecy. Klerycy tu są. Strzelać w tych, strzelać w kawalerię. Pomóc im do walki.
pomóc im tutaj na plecach. Wy tu. Zostawić tych. Co tu jest? Okej, okay, macie tu szansę dużą. Tu im pomóc. Szarża na plecy. Łucznicy zmienić pozycję, biec tu. Tu się... Przegraliśmy tutaj. By St. George, our men have slain the enemy general. Without him, the battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Na tych, ci się poddali, przebiec tędy. To był milicja, zabić ich. Przejdź tutaj. Łucznicy, wystrzelać ich. Szarży tu. To jest swordsman. Cofnąć się, uciekać. Artyleria, uciekać. Dobra, uciekają. Kurwa, wygraliśmy. Dobra, łucznicy teraz tak. Te dwa oddziały strzelać w tych. Wy ich tu gońcie. Zdjęcie cel na tych. Tutaj. Stan, tutaj wy. Tych gońcie, potem tych, i tych, i tych. Przerwać ogień. Przerwać ogień. Na razie tak zostaje. Dwa oddziały nam uciekły. Tych trzeba wybić na pewno. To jest ciężki oddział. To nie może istnieć. Trzy oddziały nam uciekły. Jeden oddział kawalerii, dwa piechoty. Jeszcze jeden ucieka. Dobra. A wybić ich. I ruszyć za tymi. Wystrzelać go. Za tymi, potem za tymi. Przyspieszyć. Tutaj nie ma co już ich gonić. Tu jest jeden oddział chyba jeszcze po drodze coś? Nie, dobra. Najcięższe oddziały wybiliśmy tak naprawdę. Tych doganiają. O dziwo. Piechota ich dogania. No jak pojedynczo ich tak łapią. Kawaleria przybiega. Ile ich wybiliśmy? 94%. No, wróci chyba armia. Duże straty. Jeszcze raz duże straty. O dziwo, ta ich kawaleria, ogólnie piechota nordycka ma ten problem, że mają przebicie pancerza i te nasze taktyki, co były na Francji, na Genui, nie działają. Nie, zostawiam tak jak jest na razie. Oblegajcie. Trzeba by tu szpiega. Nie mam szpiega. No dobra. Była bitewka. I chyba teraz turę zrobimy, bo nie mamy nic innego do zrobienia. Ci się ruszyli, tamtych ruszyłem, tutaj wszystko ruszyłem. Tutaj straciliśmy ostatnio generała, który ostatnio został wzięty do łaski przez naszą panienkę. Tutaj mam generała jeszcze jednego. A bo ty się miałeś przeszkolić, nie? Ty. Nie, ty dopiero co tego. To idź do Palpony. Ty przejmiesz tą armię w Palponie. Ta. I tura. O szpiegę zapomniałem. No, ale tylko szpiedzy. Okej. Okay. Niemcy biją się chyba też z Genułą, więc tutaj nam to pomaga strasznie.
jeszcze jakiś czas i będziemy mogli zaatakować Genułę chyba za dwie tury. Co powoduje, że mamy na spokojnie jeszcze czasu. No spadaj ty tym Tomek z kurwa inkwizycją piechdoloną. No i chuj. Okej, okay. Na pewno musimy zdobyć Jerozolimę. Ta nasza tutaj krucjata musi się rozprzestrzenić. Jak zdobędziemy Kair, to naprawdę cały Egipt jest nasz, tak co widzieliśmy na mapce. No tutaj Bizancjum robi na pewno Assanda. Aleppo. Też Bizancjum byłoby ciekawie zagrać. Tutaj albo na Silent Steel, albo jeszcze jest modyfikacja o nazwie Cardom, która jest tak naprawdę o upadku cesarstwa bizantyjskiego. To by mogło być ciekawym też kampanią. Zobaczymy w przyszłości. Na pewno no, kolejną strategią będzie albo Rzym, to 2 Total War, albo Szogunik, albo coś towszego niż Medieval. Mimo, że Medieval łapią fajne noty, fajne wyświetlenia, to jednak zauważyłem na statystykach, że wolicie, na przykład ja gram w Divide and Conquer, nie Divide and Conquer, tylko Divided Impera, albo na modach pokroju tam Parabellum. A, wzmocniliście Salamankę. Chyba zabiliśmy kogoś, to dobrze. Norwegowie atakują mnie. To mało oddział kawalerii atakują. Okej, okay. Zaakceptuję wasze wezwanie do walki. Tu Niemcy podeszli w ogóle. Tylko Niemcy chyba nie mają wojny. Aż tak. Teraz się powinni nam pomóc, ale chuj im w dupę, nie? Oczywiście. To jest łatwe do zaatakowania kawalerią, tylko że ma 2 mocności o kawalerii, a ja tej kawalerii jeszcze już nie mam. Dobra, zobaczymy. Mamy artylerię w drugiej armii, spróbujemy do nich dobiec, tym moim oddziałem małym. Może spróbujemy po drodze pokonać tych wsparcie, co idzie z mojej prawej strony. Będziemy musieli obiec to chyba z lewej. Zobaczymy, skąd posiłki idą. Od razu. Czyli tak. Tutaj mnie zaraz wszystko tu wybiegnie. Tu jest ciężka kawaleria, której nie chcę bić. Tutaj są malutkie części oddziałów. No to ja standardowo pal wroty, lecę na lewo. Tutaj. Dobra. Co ja tu mam? Kawaleria... Całe te oddziały są kawalerii, ale dobra, może być. My tu się ustawimy jakoś sensownie, myślę. Niech tylko to wszystko wejdzie na pole bitwy. Goń mnie, kurwa, goń. Dobra. A gdzie był ten oddział? Właśnie. Ja go z tyłu zostawiłem. Kurwa, zapomniałem o nim. Serio, zapomniałem o tym oddziale. Boże, ja bym taką tam masakrę nim zrobił. Dobra, chuj. Kawaleria. Tu. Co się stało z tymi? No w drugą stronę. Aha. Okej. Okay. Idźcie tu. Serio? Dobra. Boże, ja serio zapomniałem o tym oddziale. Nie oszukujmy się, zapomniałem o nich. O Boże, dobra. Dlatego takie straty były też. Kawaleria powoli. Teraz ustawiamy się. Gdzieś dogodny teren, tu jest góreczka, ona akurat idzie z tej strony, więc... łucznicy, kawaleria tutaj. Artyleria. Ustawi
Tu akurat jest taka wnęka, więc możecie się ustawić tu. A to, że to jest wzgórze, to ja mogę ustawić moich tutaj niżej. Piechotę na flankach ciężką. I was ustawimy na tej flance. Te trzy oddziały kawalerii idą na tą stronę. Tyk. A ty se pójdziesz tutaj. A potem tutaj. Dobra. Ja dosłownie, no nie, teraz będę przeżył, to już zapomniałem o tym oddziale. Że jak naprawdę walczyłem o jeden oddział mniej wtedy, bo im kurwa zapomniałem. Okej, okay, dobrze, że sam doszedłem do tego konkluzji, a nie, że mnie zjedliście w komentarzach. A jednak w drugą stronę idziecie. To biegiem. I my się przebranżowimy na tą stronę. To teraz jakbym się fajnie musiał przebranżowić na tą stronę. Musiałbym stać kurwa tutaj chyba. Albo tu jest taka fajna górka i byśmy tutaj zdążyli może podbiec. Chyba tak zrobimy. Stawcie się tu. Tutaj. Artyleria. Tutaj. Piechota. Tutaj. Bierzemy to tu. Ten oddział i te dwa oddziały. Tutaj kawaleria. Kawaleria będzie tutaj stała sobie. I przyspieszamy. Ruszasz się? No idzie, dobra. Zdążymy chyba. Akurat te tarcze bardzo ładnie wyglądają, to im wyszło. Wiecie, że od samego chodzenia też jednostki mogą się zmęczyć. Tak mieliśmy na kampanii naszej jako krzyżowcy, która została porzucona. Porzucona z racji tego, że staliśmy w miejscu i się nie rozwijaliśmy, i ja już sam zacząłem się nudzić na tej kampanii. Widać, że się już formują powoli tutaj na rogu. No jesteśmy blisko i damy sobie radę dojść do tych terenków. Co mnie martwi, to z tej strony ten mały oddział kawalerii za sobie biegnie. I znaczy to mnie aż tak nie martwi, bo to jest nic w tym miejscu tutaj. Tak, trochę przedłużam, ale wiadomo, nie? Idziesz? Idzie. Zdążymy się uformować. Jeden oddział. By St. George, our men have slain. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, weźliśmy kogoś z naszych? Tak. Jednego. Jeden ze czterech może być. Ładnie, fajnie zdążymy się ustawić. I jeszcze nawet się przeformować zdążymy. Tą
może się jednak nie zdążymy przechromować, bo się zjebało. Dobra. Zwolnić czas. Chciałem powiedzieć, że ludzie dostają co oddział. O, lagaż dostałem. Dobra, co tu mamy? Generała. Oddział kawalerii, drugi Kai jest. Kai, ty jesteś? Tu z tyłu stoisz jako wsparcie. Pytanie, gdzie on pojedzie tą swoją kawalerią, bo chciałbym złapać jego generała w kleszcze naszej kawalerii. Trochę przeformujmy tych włóczników na środek biegiem. Tych mógłbym rzucić na ten oddział i on by szybko ich wyszrał. No ładnie idzie tak. Centralnie. Wyprzeć się tutaj. Tu idzie ta mała grupka. Oni się połączą po drodze. Arta ma zaraz zasięg. Więc dobrze. Weźcie tu, ich rozwalcie szybko. Ty strzelaj w takim razie tu. Do tyłu. Od razu do tyłu. Strzelać w tych, strzelać w tych. I teraz tak, wy kontratak. Wy też, i was tu poprosimy. Wy na flankę, ten oddział się ruszył. Ruszył się, niestety się ruszył i jedzie tu. Wy się tu cofnąć. Skupić się na tych, skupić się na tych, skupić się na tych. Ładny strzał. Przerwać ogień. Kawaleria, i ona teraz została pusta. No to chuj teraz zrobiłem. No tych uczników to wyrżnęli do zera. Zostało dwóch, dobijcie ich już. Only half the enemy force remains. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Ostrzelać go, rozstrzelać tego dwóch. Wy tu gońcie tego. Kawaleria. Dobra, artyleria, przestań strzelać.
Dobra, tu dobiegają te małe wypierki. Tu im na plecy wejdźcie. Biegiem. Pomóc im tutaj. Reformować się. Został jeden dowódca ich. Oddział łuczników wrócił. Tutaj. Zabiliście go tam? Dalej walczy. Jebaka leśny. Czerwać. Do szarży. I przyspieszyć. By St. George, the enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Czy to ludzi straciliśmy w tej bitwie? Nie jest źle. Mogło być gorzej zawsze. Dlatego, że i tak to była jakby bitwa taka z doskoku. Że musieliśmy się uformować. A wypuścić. I 20 ludzi. Okej. Oni mają bardzo mało teraz wojska. I Norwegowie stracili całą swoją potęgę na rzecz właśnie stricte mojej i Niemców, bo zaatakowali za dużo na raz. I to ładnie zaczyna wyglądać, że my jesteśmy ku końcowi tej kampanii, moi drodzy. Tak naprawdę już byśmy mogli skończyć, bo nam tak naprawdę tego Niemcy zagrażają, jeżeli chodzi o jakąkolwiek potęgę. Masz galeony. Mam nadzieję, że tam żadnej armii nie było. Czarna śmierć, Wisbikan. Killed or injured? Czekajcie. Co? Dobra, to spoko, ale Kirt. Chyba straciłem całą armię. Roger... Aha, chyba chodzi o... Heinrich... To na razie tu stój, bo ty rozniesiesz zarazę. Mamy tu coś ciekawego. Kan? Nie mamy w Kan nic. Weź spróbuj go tutaj przekapacić. No i się nie udało. Storm... Kurwa, kupiec. Dawaj z Londynu kupca w takim razie od razu. Chyba straciłem całą armię. Znaczy, że takie bonusy mi wskoczyły. Przecież tu nie było żadnej armii. No my tutaj wszystko podrzuciliśmy wszędzie, gdzie się dało. A nagle dostałem stówkę, 26 tysięcy. Coś mi kurwa nie gra. Coś mi kurde nie gra. No dobra, mamy króla. Król Edmund. Idź oblegaj. Weźmy ten oddział, wrzućmy go tutaj. O! Doszkul go jednak. Budowa Londyn. Zróbcie... Nottingham. Tax Office. Na to pozwolimy sobie. Anger, zróbmy sobie drogi. Brugia, zróbmy sobie tawernę.
Clermont, zróbmy sobie City Council, Dijon, publiczne toalety, Marsylii, zróbmy sobie w takim razie kopalnię, w Barcelonie zróbmy szpital, Waltertown, City Council, w Kalmarze zróbmy training range i w Visby. W Visby zróbmy od razu sobie faremki. Lund, znowu farmy. I w Aleksandrii naprawiliśmy rynek. Dalej się buduje, ok. Tu jeszcze uspokoiło, więc bardzo mi się to podoba. Tu jest, prawda, sztorm i nasi umierają. Na Nilu jest sztorm. To jest jako morze liczone, więc sztorm będzie. Jak to wygląda katolicyzm w tym terenie? Już rośnie. Ilość, kurwa, ilość stricte tych kapłanów tutaj, którą zalewamy Egipt, to jest dobra rzecz. Dobra, potrzebujemy tutaj ruszyć ciebie. Dwie tury i jesteś w nowym domu. No i w tym momencie, moi drodzy, zakończymy ten odcinek. Jest on wystarczająco długi. Na razie, cześć, do widzenia.